Dziś będzie o tym, czy warto inwestować w stare nieruchomości i też odniesienie do stylu vintage, czyli w zasadzie do styli z innych epok, lub do mieszania stylów z różnych epok, bo to jest ciekawe. I zawsze powstaje pytanie takie, czy warto kupować stare mieszkanie w starej kamienicy w wielkiej płycie, albo czy warto kupować stary dom. I od razu odpowiem, że. Odpowiedź właściwa jest przewrotna, bo wyobraź sobie Toskanię. W Toskanii jest mnóstwo ludzi z bogatych krajów, z, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Norwegii i z wielu innych, którzy kupują tam domy. I oni kupują te domy dokładnie z tego samego powodu, z którego Włosi sprzedają te domy. Dlaczego? Bo są to domy stare. To, co dla tych Włochów jest koszmarem, czyli mieszkanie w tych wąskich uliczkach, obcieranie nieustanne boków samochodów o narożniki domów i te szybowe okna, po których ciągle spływa woda, to jest koszmar dla cudzoziemców, dla tych z Kanady, ze Stanów, z Norwegii, ale nawet z Polski. Jest to piękne miejsce, urokliwe i te stare domy w tych starych miastach bardzo im się podobają. Włosi szczęśliwie z tych miast na górach wynoszą się w doliny, a te stare nieruchomości, domy, które mają po 700, 1000 lat lub więcej, kupują ludzie spoza Italii. Dlaczego tak się dzieje i czy warto inwestować, ale też tak naprawdę. Czy warto kupować stare domy w Polsce? O tym będzie w tej audycji. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości subskrybuj nasz kanał, dowiesz się tutaj o trendach. Co warto kupować, czego nie kupować. Jak żyć w nieruchomościach? Poznasz też prawo w Polsce. Które się zmienia, a jeżeli napisz nam komentarz i zamówisz jakąś audycję i będzie ona w temacie mojego kanału, no to chętnie tę audycję zrealizuję. Wróćmy teraz do motywacji, dlaczego ludzie gdzieś kupują, i od razu powiem, nie będę mówił o inwestorach, którzy podchodzą do tego, ok, ja muszę na każdym domu i każdym mieszkanku zarobić 3 zł. Nie, o nich nie będę mówił. Będę mówił o tej większości rynku, o tej większości ludzi, którzy kupują nieruchomości po prostu dla siebie, bo chcą. Albo bo muszą, bo zmienili miejsce pracy, bo się przeprowadzili z miejscowości do miejscowości, albo są też już starsi i chcą gdzieś przeżyć swoją emeryturę, albo są młodzi pełni fantazji, ale nie chcą mieszkać tak sztampowo w osiedlu gdzieś na jakimś tam miasteczku. Nie będę wymieniał nazwy takich nowych osiedli deweloperskich, bo nie chcę ich deprecjonować. Wiele osób. Które wypowiadają się o inwestowaniu, o zasadności inwestowania w nieruchomości, kupowania, mówią tak zawsze. O tym decydują trzy czynniki, które to są lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Nie będę mówił o lokalizacji, albo w zasadzie powiem na koniec tej audycji, ale powiem o czymś innym. Na co zwrócić uwagę, jeżeli kupujesz stary dom, który chcesz być może przerobić, albo. Stare mieszkanie, mieszkanie w starym bloku. No to się jakoś nie do końca łączy, bo stary blok to może być kamienica, to może być też na przykład wielka płyta. Może być ta kamienica na rynku jakiegoś starego miasta, gdzie nie ma kanalizacji, gdzie w ogóle mieszka się trudno. Ale za to, tam wiele, tu, wielu turystów się przewala przez okolice, i może to warto kupić z tego powodu, że lubisz mieszkać w okolicy, która jest głośna. Ale ja powiem o czymś innym. Jeżeli kupujesz starą nieruchomość, nieważne, czy jest to stare mieszkanie, czy stary dom, ale szczególnie w przypadku starego domu, musisz się liczyć z pewnymi przykrymi sytuacjami związanymi z techniką. Po pierwsze. Kilkadziesiąt lat temu, albo i więcej, nikt nie myślał o tym, że będziesz mieć radio, telewizor, magnetowid. Bóg wie tam, jakie urządzenia, chociaż już ten magnetowid pewnie też odszedł do Lamusa. Krótko mówiąc, chcę przez to powiedzieć, że nikt nie myślał, że gniazdo elektryczne chcesz mieć co kilka metrów w swoim pokoju i nie chcesz żyć w otoczeniu. Przedłużaczy. Niestety stare domy cechują się tym, że na przykład instalacja elektryczna nie dość, że czasami jest wykonana w ogóle z aluminium, a nie z miedzi. To jeszcze w pokoju masz jedno lub dwa gniazdka elektryczne. To jest dramat. W związku z tym kupując taką starą nieruchomość, musisz liczyć się z przerobieniem instalacji elektrycznej. Jeżeli nie chcesz tej instalacji elektrycznej prowadzić po wierzchu, w jakichś panelach, w jakichś rurkach i tak dalej, to musisz liczyć się ze skuciem wszystkich tynków. Pokuciem ich pionowo, poziomo zniszczeniem i potem rekonstrukcją, najlepiej zrobieniem nowych tynków. Czyli taka prosta sprawa jak wymiana drutów wymaga później potężnych robót tynkarskich. Co jeszcze? Stare podłogi. Czasami jest to fajna klepka, którą da się odnowić, ale czasami jest to jakieś niegodne nawet wspomnienia PCV albo jakieś ohydne deski, które po prostu trzeba zrobić. Wobec tego się musi liczyć z podłogami. Musisz się liczyć z wieloma innymi rzeczami i tak naprawdę, jeżeli chcesz kupować stary dom, najlepiej jest zatrudnić inżyniera, specjalistę od budownictwa, który oceni, czy ta konstrukcja w ogóle warta jest zachowania. Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Czasem masz do czynienia z więźbą zjedzoną przez jakieś robale, Albo z lekko gnijącą, z podmokłymi piwnicami, a tego lepiej unikać, bo w starych domach przekleństwem może być wilgoć. I od razu powiem, że walka z wilgocią jest jedną z najtrudniejszych walk w ogóle z budowlą. Można ją wygrać, ale koszty tej walki mogą być tak duże że to w ogóle może być gra niewarta świeczki. Ale jeżeli przyjedzie inżynier, budowlaniec i oceni, że konstrukcja jest solidna, że konstrukcja jest dobra, że nie grozi temu domowi ani zgnilizna, ani zjedzenie go przez jakieś robaki, to możesz dalej rozważać jego kupno. I tutaj też trzeba pamiętać. Stary dom to znaczy... Stare normy, albo w ogóle brak norm, to znaczy dom zimny. Dom, na którego utrzymanie zimą przez sezon grzewczy będziesz wydawać dużo pieniędzy, chyba że ocieplisz ten dom. No ale ocieplenie nie zawsze jest proste, bo może jest jakiś konserwator zabytków, który nie zezwoli na to. Jeżeli jednak możesz wykonać te ocieplenie, zastanów się nad tym, że możesz zmienić w ogóle elewację budynku i zmiana elewacji, zmiana malunków na domu ze starej kostki gomułkowskiej może zrobić przepiękny dom, nowoczesną z pozoru konstrukcję. Będziesz Potrzebować pewnie wymiany w całej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, bo tak to po prostu jest. Ta stara produkcja, te stare czasy to były stare okna nieszczelne albo zimne, i trzeba to będzie zmienić na nowe. Trzeba też oczywiście pomyśleć o instalacji grzewczej i w ogóle o instalacjach hydraulicznych. Woda jest akurat prostą instalacją, ale ogrzewanie już jest drogie. Powstaje pytanie. Pompę ciepła, jaką pompę ciepła? Przy okazji, w opisie zamieszczam link do audycji o pompach ciepła w starych domach i warto się nad tym po prostu zastanowić. Dlaczego warto kupić stary dom, skoro jest tyle kłopotów? Choćby dlatego, o czym powiedziałem na wstępie. Na przykład w Toskanii, właśnie. Stare domy kupowane są dlatego, że są stare. Jedni je sprzedają, drudzy kupują. Ale w Polsce jest podobnie. Dla jednych, w Lubuskim, jakaś chata, jakiś dom wydaje się starym po niemieckim domem, już opatrzoną konstrukcją, z której spada tynk W supraślu. To jest koło białego stoku. Jakiś dom jest starym domem tkacza, drewnianym, w ogóle nic niegodnym. Może się jednak okazać, że remont takiego domu zapewnia fantastyczne wnętrze, a także, że podnosi jego cenę, jeżeli chcesz inwestować. Krótko mówiąc, jeżeli chcesz kupować stary dom dla siebie lub kupować stary dom na inwestycje, to zawsze zastanów się nad kosztami jego remontu, bo mogą one być absolutnie nieopłacalne albo bardzo opłacalne i tu, właśnie wchodzi kolejny czynnik, czyli tak zwana lokalizacja. I pamiętaj, że te lokalizacje się zmieniają. Supraśl, kiedyś miasto ubogie i w ogóle już tam umierające, stał się nagle miejscem cennym ci z was którzy nie wiedzą gdzie jest Supraśl no to radzę wam się zapoznać z tą miejscowością ale żeby nie reklamować podlaskiego to chcę powiedzieć że w wielu miejscach w Polsce możesz kupić stare domy których remont jest po prostu opłacalny i często warto zwrócić uwagę na to że wiele osób widzi tylko ruinę. A ty, jeżeli chcesz inwestować w nieruchomości, powinieneś zobaczyć w tym dom, który jest bardzo ciekawy. Ma dobrą lokalizację. W okolicy już nic nowego nie zostanie zbudowane. Jeżeli ta okolica jest cenna, no to po prostu musisz zdać się na remont tego domu. Musisz jednak pamiętać, że na pewno tego domu nie kupią ludzie, którzy chcą coś absolutnie nowoczesnego, ale vintage jest bardzo modny i wielu klientów poszukuje takich właśnie domów. Musisz się po prostu dostosować do potrzeb, tak jak zawsze. Jeżeli interesuje ciebie rynek nieruchomości, oczywiście subskrybuj nasz kanał, pisz nam też w komentarzach. O czym chcesz nowe audycje? Jeżeli chcesz wiedzieć więcej właśnie o przebudowach domów, o inwestowaniu lub o prawie w nieruchomościach, zapraszam na cement24.pl oraz wspieraj nasz kanał, bo dla wspierających zawsze mamy coś ciekawego.